Bo tak to jest, że jak ma się zwariowane koleżanki z pracy, to nigdy nie wiesz, kto do ciebie zadzwoni. Nigdy. Dzień dobry, Romeczko. Dzień dobry. Zaskoczona jesteś troszeczkę, że ktoś do ciebie dzwoni o takiej dziwnej porze w poniedziałek i mówi dzień dobry, Radio Parada. Tak. Jesteś? No dobra, to a jesteś w pracy? Jestem w pracy. No to teraz rozejrzyj się dookoła i sprawdź, kto tam się podśmiechuje. I co? No nikogo nie widzę. Nikogo nie widzę. Pochowałeś się. Nikt się nie podśmiechuje. Słuchaj, a my mamy tutaj czarno na białym napisane. Urodziny dla Romeczki od koleżanek z pracy pół wieku. Kochana, one cię mocno ściskają. Mocno, mocno cię ściskają. My też cię mocno, mocno ściskają. Mało tego, mamy dla ciebie prezent urodzinowy. Tak, dziękuję bardzo. Nie wiem, od kogo są życzenia, ale bardzo dziękuję. Zaraz się rozejrzysz, to będziesz wiedzieć. A teraz tak, jeżeli chodzi o prezent urodzinowy, to od Radia Parada dla ciebie trochę kultury, czyli krótko mówiąc, podwójne zaproszenie do kina Bodo. Dziękuję bardzo. No, jest fajnie. Super. Dobrze, no to tak, Romeczko, nie to, żebym cię tak podpuszczała, ale wiesz, my ci ta już prezent wręczyliśmy, to co ty nam dasz? Buziaki dla was wszystkich. Oj, tak, mi się podobrze. Dobra, pozdrawiaj. No chciałam pozdrowić wszystkie moje koleżanki, które mi złożyły te życzenia. Pozdrowię mojego męża i no i oczywiście Radio Parada. Dzięki. Ja widzę, jak Romeczka takim błędnym wzrokiem się rozgląda po pracy, a tam wszyscy tylko tam pod stołami, żeby nie widziała, nie? No ja rozglądam się. Trzymaj się, życzymy ci super dobrego dnia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.